walkę, tylko w stójce przegrał tą walkę z Thiago Silvą na UFC. Mordercza wymiana tam była. Było dosyć dawno temu, w 2007 roku. Od tego czasu Tomek Drwal również w tej największej organizacji na świecie zaprezentował się bardzo dobrze. Miał kilka wygranych pojedynków. Również to trzeba też przyznać, że miał za sobą bardzo długą i ciężką kontuzję. Tak, tam zdarzyło się. No niestety poślizgnął się przy próbie takiego zaczepnego kopnięcia. No, a walczył z kim innym jak z Palhareszem. Bardzo sławnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o wykonywanie dźwigni skrętnych, jakże niebezpiecznych. I w momencie, kiedy Tomek Drwal klepał już, odklepywał, poczuł, że ta dźwignia no, może zakończyć się jedynie kontuzją, Palhareš nie zareagował również na klepnięcie sędziego i także skończyło się to kontuzją Tomka, a i karą w postaci zawieszenia dla Palhareša. Ale zobaczmy, walka na razie. Badają się zawodnicy. No tak jak zakładaliśmy, tak. Tomek będzie starał się wykorzystać przede wszystkim swoją przewagę w stójce. Próbuje teraz wejść do klinczu Gary Padilla i dobrze zerwał ten klincz nasz zawodnik. Oczywiście Tomasz Drwal, czarne spodenki, oczywiście Gary Padilla w tych białych. I zauważ, Tomek nie pcha się, wie, że Gary zdecydował się spróbować sprowadzić go do parteru, obalić, także... A to jest to, co mówiliśmy przy okazji walki Maćka Górskiego, tak? Dokładnie. Rzeczywiście, MMA jest takim sportem, kiedy ten pośpiech, te pchanie się na swojego przeciwnika nie jest wskazane. Może skończyć się tym, że wyprowadzając nasze akcje pięściami, lądujemy na plecach, gdyż oponent skraca dystans w bardzo łatwy sposób i obala nas, sprowadza. No teraz próba uderzenia kolanem w powietrzu poprzez Garego Padillę. Na szczęście tam Tomek przyjął to uderzenie na gardę. Teraz jeszcze high kick w wykonaniu zawodnika z San Diego w Kalifornii. No, te ciosy wyglądają na mocne. Myślę, że nie będą się szczędzić. Kiedy jeden będzie miał okazję wykończyć drugiego, zrobi to, nie patrząc na ich przyjaźń. Oni mogą sobie pozwolić na ujemny rekord. Próba kopnięcia obrotowego w wykonaniu Garego Padilla. Ja nie wiem, czy mówiliśmy o tym jego bilansie. 12 zwycięstw, 5 porażek, 4 zwycięstwa przez KO lub techniczny knockout, 3 przez poddanie, aż 5 przez decyzję. Natomiast, co jest istotne, wszystkie porażki przez decyzję, a więc zazwyczaj dobrze wytrzymuje kondycyjnie lub też nie trafił na zawodnika, który do tej pory potrafiłby mu porządnie i skutecznie przyłożyć. Czy to będzie dzień Tomka? No zobaczymy. Na pewno posiada wszystkie atuty w ręku Tomek Drwal, by pokonać swojego byłego sparring partnera z Allianz MMA. Jak na razie ta runda wydaje się troszeczkę bardziej aktywny w ringu jest Padilla. Tak, te ciosy nie dochodzą. Te ciosy oczywiście też nie dochodzą. Tak. Tomek może tych ciosów zadawać mniej, byleby były skuteczniejsze. Jest to runda, myślę, remisowa. Oj, teraz pierwszy backfist. Właśnie o tym pomyślałem. Nie było jeszcze na dzisiejszej gali tak groźnej techniki, jaką jest backfist. Jest to jak najbardziej dozwolona technika, nie tylko w formule MMA, ale również będziemy mogli ją zobaczyć w formule K1 podczas walki Naimana z Saleto. Pogonił teraz Gary Padilla przez moment po ringu Tomka Drwala. Oj. Wydawało mi się, że został trafiony Tomek dosyć mocno. Szkoda, że ta akcja utrzymania swojego przeciwnika przy siatce nie udała się Polakowi. Na pewno jakimś problemem dla Tomka może być to, że Padilla walczy z odwrotnej pozycji. Ale skoro trenowali ze sobą, to prawdopodobnie tak, znają swoje dobre i słabe strony. Wygląda jak wygląda. Ja myślę, że Tomek na pewno ma przewagę, jeżeli chodzi o wymianę ciosów, techniki bokserskie, ale Tomek wie, że jeżeli rzuci się na Padillę, ten na pewno zdoła go obalić. Teraz mocne kolano tutaj pod lewy łokieć Tomka Drwala. Często i to chyba skutecznie atakuje Tomek Drwal podbródkowymi. Przynajmniej już takie 2 lub 3 zauważyłem w tej pierwszej rundzie. Ale teraz to Tomek zdecydował się na clinch, tak? Dosyć ciasno, ładnie trzyma, kontroluje za biodra. Obie ręce pod pachą. Tak, obalił do czystej pozycji.
Czy zdecyduje się wejść na plecy? To jest koniec pierwszego starcia i chyba wykonał to obalenie w najbardziej odpowiednim momencie. Zaznaczył, jakby nie było, swoją dominację w tej rundzie. Pytanie tylko, jak ocenią sędziowie wcześniej tą walkę w stójce, bo ona była bardzo wyrównana. Możemy chyba założyć, że więcej ciosów oddawał Gary Padilla, ale chyba skuteczniejsze były jednak po stronie naszego przez zawodnika. Przez takie czyste obalenie, bo gdyby to było obalenie do gardy, ale było czyste, do czystej pozycji dochodził Tomek, może być, że faktycznie zadziała to na jego korzyść w oczach sędziów. Czy druga runda będzie wyglądała tak samo? No zobaczmy, jak to wyglądało w pierwszej. Oszczędzili siły. Teraz mogą zdecydować się na jakąś akcję. No, starali się nie pokazywać swoich kart. Tak, ale proszę zobaczyć, tak, to była pełna kontrola, także co najmniej skończyło się to oddaniem pleców albo pozycją boczną przez Garego jeszcze Padilla. Tutaj świetnie podstawił, podłożył nogę swojemu przeciwnikowi, Biodra, kapitalnie położył go Tomasz Rywal. Myślę, że to mogło naprawdę mocno zapunktować u sędziów. Za moment drugie starcie tego pojedynku jesteśmy... No ciekawi, czy już wiedzą ciekawi, czy panowie już się dokładnie wybadali, czy odkryją przed sobą karty, tak jak mówisz. I teraz może być decyzja na wykonanie jakiejś akcji z jednej i z drugiej strony. Czy rzucam się na siebie, czy znowuż będą podchodzić tak asekuracyjnie? No i przekonamy się po gongu. Jednak asekuracja, żadnego podpalania. No zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Ale to jest to, co mówiliśmy na początku walki właśnie Sikońskiego z jego oponentem, że ci jednak początkujący więcej ryzykują, mają mniej do stracenia, może też mniej zdają sobie sprawę z pewnego ryzyka, chcą się pokazać. No teraz w dosyć prosty sposób sprowadził Tomka Drwala. No i znowu Gary po prostu prosty, lewy, prawy, odsłonił korpus Gary Padilla, zszedł pod ciosami. Wyprostował teraz biodra Amerykanin, próba tych ciosów młotkowych, próba przejścia gardy Polaka. Nie, tutaj no, takie szerokie gardzie, decyduje się tak, zostać w gardzie. To jest troszeczkę styl niczym Fedor Emelianenko. Tak, teraz rzuca nogę i przeszedł do bocznej pozycji. Duża strata dla Tomka. Włożył już tutaj kolano, tak i... No pracuje teraz nad pełnym dosiadem Padilla, to za chwilę tak, skończy się tym, że Tomek Drwal udało się podnieść. Na szczęście uniknął tego kolana, bo mogłoby być bardzo różnie. Taki moment, kiedy zawodnicy wstają z parteru, jest dobrym momentem na to, żeby zadać im jakiś skuteczny cios. Tak samo nie pozwolił, nie położył się Tomek, nie dał się zdominować, a więc nie było tam praktycznie żadnego przejścia gardy. Chwilę, boczna pozycja, ale niczym nie zagrażał, nie zdążył zdominować ani ustabilizować pozycji gary, także... Dobre, teraz było to kolano Drwala na tułów przeciwnika. Widzimy, no próbuje zejść po nogi Polaka Gary Padilla. No. Boi się tutaj kolana, czy naciągnie go Tomek? Teraz jeszcze raz te podbródkowe. Już nie pierwszy, który wszedł w tej walce na szczękę Garego Padilla. To jest bardzo teraz wyczerpujący ten element walki przy siatce. O! Pięknie Tomek zmienił kąt, także no, próba obalenia. Nie wyszedł z tego teraz Gary Padilla. Jest za plecami, tak, teraz rzuci. I raz jeszcze. A ma teraz plecy rywalami swoimi technicznymi umiejętnościami zapaśniczymi. Kolejny dobry cios Polaka. No, to może za moment się skończyć, jeszcze ze 3-4 celne, ale i Polak, no nie oszukujmy się, jest również bardzo, bardzo mocno zmęczony. No, prowokuje chyba teraz troszeczkę niepotrzebnie Tomek Drwala swojego rywala. Chciałby pójść na wymianę, tam czuje się, że to jest jego gra, czuje się mocniejszy Tomek i musi być tego pewien, skoro no, mają za sobą setki sparingów. Tomek widzi, że jednak Gary... Padilla teraz dociska. No nie zagraża mu, jeżeli chodzi o wymianę, tak, ciosów, bardziej pewnie obawia się jego technik, jeżeli chodzi o obalenia, ale tutaj też przeważa w swoich obaleniach Tomek, także o proszę, odszedł. I jeszcze raz czasami, Gary Padilla niestety tak, opuszcza gardę. Teraz musi być troszeczkę bardziej baczny w tej swojej stójce Tomek Drwal. Niepotrzebnie w ten sposób bawi się z rywalem.
Być może on nie odczuwa siły tych ciosów, ale jednak sędziowie widzą wyraźnie, tak, że to nie skończyło się to jakimś trafieniem na punkt, bo no, mimo swojej twardej szczęki ma duże kłopoty Gary Padilla, tak, ta runda bezsprzecznie dla Tomka. No to już takie ręce rozpuszczone jak wiatra jak Amerykanina. Twarda walka, trzeba przyznać. Tak, idą na otwartą wymianę. No tak się biją koledzy z jednego klubu. Nie jakąś szaleńczą wymianę, tak, gdzie ryzykują jakąś nieprzewidywaną akcją, ale podoba się ta walka publiczności. Tak, generalnie rozgrzewa ta walka jak chyba żadna wcześniejsza tutaj publiczność zgromadzona na torwarze. Takie szalone wymiany właśnie to jest podjęcie ryzyka tym, że przypadkowy cios wejdzie. Tutaj te wymiany nie są szaleńcze, one są twarde. Oni po prostu stoją, wyprowadzają ciosy z pełną siłą. Proszę zobaczyć, te ciosy naprawdę robią wrażenie. Jeszcze kolano w wykonaniu Amerykanina. Teraz wydawało się, że naciągnie głowę. Rodzi, tak. Ostrożnie, oszołomiony Padilla. Teraz taka bójka, rozpuścili obaj ręce. No pogoni po tym oktagonie jeszcze Amerykanina Polak. Słania się na nogach Padilla. On po prostu już na tą walkę nie ma siły. Tomek nie podejmuje ryzyka. Nie idzie gonszalansko za Garym. Wie, czym to może się skończyć. Sam też już widać opada z sił. Ale koniecznie chce jeszcze ubić. Prawie prosty. Chce ubić swojego przyjaciela. No i kto jest gong kończący ten pojedynek? Chcielibyśmy zobaczyć taką dodatkową rundę. Co ty na to? Jak dla mnie jeszcze jedna runda dodatkowa bym się przydała, ale zakładam i tak mi się wydaje, że sędziowie tutaj nie mają wątpliwości, kto powinien być zostać zwycięzcą tej walki. Publiczność chyba też nie, aczkolwiek myślę, że publiczność też chciałaby zobaczyć jeszcze jedną taką rundę, ale no, nie jesteśmy sędziami. Zobaczymy, jaki będzie werdykt. Według mnie 10 do 9 w obu rundach, a więc 20 do 18. Dla Tomka Drwala. Dla Tomka Drwala, absolutnie. Byłbym bardzo zdziwiony innym rozstrzygnięciem. Irek Bielenik wchodzi na ringa. Panie i panowie, zanim sędzia poprosi na środek klatki zawodników, krzyknijcie głośno imię tego, którego chcielibyście nagrodzić największymi brawami, który jest waszym zdaniem zwycięzcą. Jak on ma na imię? Panie i panowie, jednogłośnie w tym fenomenalnym, fantastycznym pojedynku zwycięża Tomasz Gorilla Drwal!